Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym materiale Zagrajmy w Dark Souls 3. Pokonaliśmy stróż od Chłani, zobaczmy, czy ten gość wreszcie coś powie innego. You offed the Lords of Cinder, the Undead Legion. So that's how they're delivered to their thrones. I pity the sorry souls. Is that really Lordship's last reward? Ah, I failed to thank you for helping them find their final resting place. Ooh, pierścień z Faro. I pity the sorry. Powtarza. Kurde, tak chodźmy, pogadajmy. Czy ktoś tutaj powie coś nowego? Welcome home, speak. Ashen one, to be on. Ona nic nowego nie mówi. Zobaczmy teraz na górze. Patrzę, to szczerze wątpię, że powie coś nowego, no ale... YOLO. Może ten jego przykład, oh, nie? Hello again. I see the slinking rodent. Nie, on ciągle tylko ogrejracie. Dobra, ten co tu był, to się już przeniósł do Rosarii. Jestem ciekaw, co on tam... No właśnie, tutaj mamy stróż odchłani, ale nie. My na razie nie odkładamy tych popiołów. Odłożymy dopiero na sam koniec. Jak już zgarniemy popioły wszystkich władców. Dobra, tu jestem z której strony? Tirito. Oh, champion, do you wish... You know, in my eye, but it will tear. To samo. Kup pierścień, no i cuda oczywiście za tylko cuda. Have a pleasant w roku, których wykupywać u niej nie będę. Dobra, jak to wygląda z tobą? Back again, I suspect. I don't mean back in the fight. Ten ciągle też nic nowego. Promise to stay. Się dało. Dobra. Ah, there I am. Dobra, wzmocnij płomień, czy mogę? Nie mam grudek. Księgi nie dam, bo to są piromancje, których on nie chce przyjąć. A też nauczyłem się wszystkiego, czego mogłem. Czy powie coś nowego? Ah, you found a tome in the catacombs. This spell is akin to chaos. It may even serve as a link to Izalith, home of pyromancies. Ah, you found this. Do not pick what is. Okej, okay, coś tam nowego powiedział, ale nie to, co mi się spodobało. Andrzej nic nie gada nowego a propos fabuły, więc go odpuszczamy. Oh, hello, and you can keep. Ale też nic nowego. Goodbye, Mother. A czy Yuria powie coś nowego? Speak honorable, our lord, and knowest thou of a maid named Anri? She is hollow and will join thee in wedlock. What? A fellow of mine guides her at this moment. When the time is ripe, thou mayst make thy salutations. For what lord taketh no spouse? Our lord and liege. Knowest thou of a maid named Anri? She is a fellow. Our lord and. Ciekawe. Czyli co? Przyjdzie się nam hajtnąć z Anri? Nieźle. Dobra, zanim pójdziemy eksplorować jezioro, bo to jest punkt na dzisiejszy odcinek, który chciałem zrealizować, to sprawdźmy, co możemy zrobić z duszy Volnira, ale jeszcze zanim z tym, to sprawdzimy sobie jej opis. Bo chyba tego nie robiłem w poprzednim odcinku. Dusza wielkiego władcy Volnira. Jedna z zaspaczonych dusz o wielkiej sile. Lord Volnisk, Volnir z Kartusu skazał mnóstwo ludzi na okropną śmierć, pragnąc żyć dłużej niż ktokolwiek inny. Aha, so... Ah, most illustrious lord, fine kindling for the thrones is and all slain by thy... Oh, I have no qualm. In fact, methinks that... Dobra, to już chyba było. Zobaczmy, co my tu mamy. Dusza władcy Volnira.
Piromancja, czarny wąż, wyzwala pędzący po podłożu falujący czarny płomień. Piromancja odkryta w otchłani przez wielkiego władcę Volnira, który stał się inspiracją dla mrocznej sztuki grobowej straży. Wyzwala pędzące po podłożu fale czarnych płomieni. Bez względu na to, czy mowa o czarodziejstwie, czy piromancji, wszystkie techniki opierające się na człowieczeństwie owocują tym samym. Narodzinami niezależnej od zaklinającego woli. Okej, okay. I... jeszcze tu. Święty miecz Volnira. Ciężki miecz noszący ślady otchłani. Kiedy Volnir spadł w otchłani, przejął go strach przed prawdziwą ciemnością i po raz pierwszy pomodlił się do bogów. Tą wszechstronną bronią można wykonywać nie tylko szerokie cięcia, ale również pchnięcia. Umiejętność Boska Furia. Będąc w postawie za pomocą zwykłego ataku, przejmujesz od dołu osłonę przeciwnika, a następnie silny atak tnie w górę z wypadu. Dobra. Spoko. Wytestujmy to od razu. Bo czemu by nie? O, come on, czemu ktoś się na awatara przerobił? Okej, okay, to jest też duży miecz, ale to jest o dziwo nie taki to nie jest taki ogromny miecz, jakim jest właśnie miecz tych stron wykłani. Zobaczmy. Tutaj silny czy zładowany. Silny zwykły. Okej. Okay. Dobra, i teraz zobaczę. Ładne. Dobra, ale teraz czekaj, bo to rozumiem było po prostu użycie zdolności. Czyli, kurde. Czyli... po prostu dupnięcie. Czekaj, nie to. Obie ręce. No, obie ręce mówię. Obie ręce. Okej. Okay. Wstawa. Mam wrażenie, że ten opis to chyba trochę się nie zgadza, bo to bardziej wygląda jak po prostu dupnięcie obszarowe. Mogę ewentualnie zrobić atak do skoku po tym ciężarze, po tym, ale nic więcej. No chyba, że samo to tupnięcie już przełamuje obronę. Who knows? Dobra, ja na razie wracam do wielkiego miecza Sfaron. Mi się fajnie nie walczy. Okej, okay, skrzynia na dobytek. I teraz tak, co my tu mamy? Dobra, zobaczmy. Tak, oświetlny mur. Dusza głębi out. Naprawa. Mocniej sporo proszku naprawcze, więc tego nie potrzebuję. Więc te trzy też out. Wielka strzała dusz. To może też iść out. Grat Farona out. Kryształowy grat też out. Przynęta out. Wybuchowa kula ognia może zostać. Fala kwasu. Niech idzie out. Płomień też. Spłynięcie także. Leczenie też, bo mamy coś lepszego. Pieszczące łzy niech zostaną. No i dobra, tak dla testu bym sobie wziął teraz czarnego węża i ten kartuski znak. No i też być może włócznie błyskawic. Strzałkę Farana będę mógł sobie zrzucić. Nie wiem, w sumie po co ja wstałem do tego błyska. Dobra, dostój czar. Większa strzałka Farana sobie na pokutę. Szybki miecz Farona i wielką magiczną broń wyrzucamy. Skażoną mgłę wymienimy sobie na czarnego węża. Tutaj damy sobie włócznie błyskawic. Okej, znaku nie mogę dać. Ta ognista sfera. No raczej wiadomo co robi, ale tak wiadomo, dla samego testu to wsadzę. To użyję tutaj, tak o, po prostu, żeby zobaczyć jak to wygląda. To zajmie ile? Jedno miejsce. Dobra, to użyjemy sfery i tej pokuty i zobaczymy, jak się to będzie, jak się będzie walczyło, jak to będzie wyglądało. Sfera to wiadomo, to samo co Fireball, tylko większe. O, patrzcie, tutaj!
tam pokuta, a tutaj zaklęcie nazywa się Ohydny Odór. No to jak jest, jak się te zaklęcia w końcu nazywają? Ja się zawsze zgubię normalnie. Okej, taka kropka taka, czy kropka, taka kropelka spada czegoś, no i zwracamy uwagę wrogów. Spoko. Włócznia. Tutaj się ustawmy, będzie w miarę bezpiecznie. Ej, wygląda o wiele lepiej niż w jedynce i w dwójce. Po pierwsze, nie kastuje się to tak długo, po drugie po prostu wygląda lepiej. Momentalnie tworzymy w ręce sobie te włócznie. A nie ma tak, że jakby przywołujemy, on tak lata, po czym dopiero ją ciskamy. I zajebiście to wygląda. Dobra, ta pokuta też widzę nie trwa zbyt długo. Ale dobra, to wyrzucamy. Wielka, ciężka strzała dusz. W sumie rzadko z tego korzystam, więc to też możemy wyrzucić. Z tą sferę. To zajmuje dwa miejsca, więc sadzimy sobie tutaj kartuski znak. Wielki zapłon, czy coś innego. Może niech będzie ten wielki zapłon. Albo nie. Szpiega sobie tu ustawimy, tylko może szpiega ustawimy zamiast... Szpiega wyrzucamy. Szpiega damy sobie tutaj obok tego zaklęcia, a tutaj na dole damy sobie właśnie światło. Rzadko pewnie będę z tego korzystał. Jak już mam światło, to lepiej tak, wiecie, klimatycznie i z pochodnią. No, ale... Niech coś tu jest. Nie musi oczywiście tego być, no ale niech jest. Robię ręce. Dwie takie flaszki, 7 takich flaszek. No jeszcze jakieś te fragmenty Estusa, czy już wykorzystałem Wondrę? Z tego co widzę, to chyba wykorzystałem. Dobra. Jeszcze przejdę się do... Tutaj na szybciutko. Tak, pozdrawiam. Ashen One. Ta nic nowego nie mówi. Sprzedaj w takim razie. I chciałbym sprzedać... jedną taką paczkę. Kości w sumie też. Co jeszcze mógłbym tutaj chcieć sprzedać? Dobra, paczkę tych bomb na pewno. Tu zresztą też. Tych nie było, nie mam ich dużo. Kukri nie używam w ogóle, więc mogę sprzedać. Patrz sobie, mógłbym po prostu wsadzić sobie do skrzyni, lepiej by na to wyszedł. Kamienie czyszczenia. Kiedy tak. A, no tak, użyłem przypadkiem, jak miałem chyba nieskończoność. Dobra, sprzedajemy cały ten nadmiar. To się może przydać akurat. Na razie nie zostanie jak jest. Tutaj Zigbroj zostaje. Nasiono drzewa. Mogę sprzedać te trzy, żeby mieć na kolejne miejsce. Młoda biała gałąź. To niech zostanie. Tutaj owoc mchu. Czasowo zwiększa wszystkie odporności. Tylko znalazłem, ale nie przeczytałem opisu. Garstka owoców mchu. Tymczasowo zwiększa odporność na krwawienie, truciznę, zimno i klątwę. Owoc mchu ma te same właściwości niezależnie od koloru i daje efekty każdego z nich. Okej. Okay. Bo to jest właśnie, jest kępka mchu fioletowego, czy oszronionego, fioletowego i krwawego, a tu jest owoc, który buffuje... Daje efekt tych trzech, plus strzelam, że jest jeszcze pewnie jakiś jeszcze, nie wiem, szary mech, albo skamieniały mech, który daje odporność na truciznę, na klątwę, czy coś takiego. Ashen One. Tak. Wiem, co nam chcesz powiedzieć, ale to już mnie nie interesuje. Jezu, kiedy minął 17 minut? Ja się za dobrze przy tej grze bawię. Dobra, szybki check. Czy gościu boi coś nowego? O, nie ma go? No to ciekawe. Gdzie go wcięło? Jezu, no nie pogadaj, no ale... De facto nic tu w sumie nie zrobię. Ofiarować nie mam czego.
Wyglądu też bym nie chciał zmienić. Przy dzielcach też nie chcę. Okej, ale to jest trochę dziwne. Gdzie tego typa wywiało? Myślałem, że on tutaj będzie cały czas teraz. To proszę. Zobaczymy później. Ewentualnie, czy coś się zmieni. My na razie lecimy do opuszczonego grobowca, żeby zająć się tym. Zajmę się jeziorem. A kurde, bym jeszcze o pierścieniu zapomniał. Pokaż mi ten pierścień tutaj. Pierścień z Farun zmniejsza koszt punktów skupienia umiejętności. Nie czarów, a umiejętności. Pierścień dawany nieumarłym legionistom Farona zmniejsza koszt punktów skupienia umiejętności. Sturzy otchłani potrzebowali w swych łowach znacznie skuteczniejszej techniki szermiercze niż znane powszechnie. Zapewniła im to wilcza krew, a te pierścienie dodatkowo wzmacniały jej efekt. Okej. No nie powiem, nie jest to złe, ale nie korzystam aż tak bardzo ze zdolności broni, chociaż w przypadku tej broni to akurat jej zdolnością jest odparcie, a to mnie w ogóle nie kosztuje skupienia, więc tym bardziej nie ma co zakładać tego pierścienia. Ale na przykład pierścień piromancji to już bym sobie mógł założyć, biorąc pod uwagę, że będę używał na przykład tej piromancji. I właśnie a propos, zmienimy sobie na... Albo nie, tutaj niech będzie to, a tu niech będzie płomień piromancji. Dobra, no i co, lecimy. Zobaczmy, co takie się tu kryje w tym niegasnącym jeziorze. Tam jest przejście, tylko pytanie, gdzie? Tu? Jeszcze trafił! Skubany. O, super, a to co? Czemu? A nie mógłbyś w niego strzelać? Na swojej... Na porządku. Wróć, móc mogę, bo ten czas nie był za drogi. Ej, pies on zginie! I nawet mogę wykorzystać te balistę, żeby biła dodatkowo. Schował się. Czerwiem. Padł? Padł! Fragment kości nieumarłego, nice. I piorunowy pal. Nowe zaklęcie. Coś jeszcze jest. Dobra, dzida. Tu. Jeden. Tam trafił niestety. No też, ale nie zaliczę obrażeń. Lubię to. Dobra. Wypijam za powodzenie. Co jest tu? Kukul z wielkiego bagna. Okej. Wait, ale czy to już jest przejście teraz do bossa? Naprawdę? Dobra, to wiecie co? To może to sobie odpuszczę, bo to bym wolał na sam koniec sobie zostawić. Zobaczmy to. Dobra, jestem bezpieczny. Zobaczmy to zaklęcie. Piorunowy pal uderza błyskawicowym prętem. Zaginiony cud zabójców smoków uderza stworzonym z błyskawic ostrym kołkiem. Opowieść ta opisuje zapomniane praktyki pradawnych zabójców smoków, którzy odkryli, że do przebicia smoczych łusek należy nie tyle miotać pojedynczymi błyskawicami, co raczej stworzyć z nich coś na podobieństwo wbijanego w smoczą skórę kołka. Tylko wtedy są one naprawdę skuteczne. No nie wiem, jak Gły napierdalał swoimi błyskawicami, no to samo to wystarczyło, żeby wręcz nie tyle skruszyć skórę kamienną z smoka, tylko ujebać mu pół ryja.
Ale w sumie fakt, no to był gulm, którego czary były jeszcze wzmocnione przez duszę i światło, więc dobra, fair enough, to mogło tam trochę mu pomóc. God fucking damn it! Stąd to ja przyszedłem, więc idziemy tędy. Jeszcze raz są wolne. Teraz biegu się. Tutaj. Kolejny duży odłamek. Ruiny. Czegoś. Super, jeszcze krab mi brakowało. To super, dwa kraby i to jeszcze chyba rozpalone z tego co widzę. Zasięg? No oczywiście, że mam. Dobra, testujmy sobie włócznie. Jakie damage będzie robiła. Dobra, się wycofa. Słabo. Tani to bym zostawił po sobie. Brawo ja. No ma, zrób taki mały zasięg. Okej, teraz walnął za więcej, bo chyba jeszcze dodatkowo wodę uderzyłem. No wiadomo, błyskawica plus woda to kiepskie połączenie dla trafionego celu. Może łamek sobie zostawił? No to balista naprawdę nie pomaga w eksploracji. Jeszcze jest. Klejnot chaosu! Tego klejnotu nie miałem wcześniej. O, i super, to było za słabe. Żeby przetrwać obrażenia. Dziękować. Bardziej wina tej balisty niż wrogów. Przy ścianie nie będzie miała zasięgu. Przez może nawet nie zauważył. Dobra, zobaczmy jak będzie się spisywał ten czarny wąt. Nie cię coś trafiło. To będzie nie dostał. Ej, dobra, spokój! No kurde, to działa trochę inaczej niż sądziłem. Jezu, no jeszcze mi tu trzeciego zachowało. Ruszyć dupy!
za jej kurwa biście. Jesus fucking Christ. Jak ktoś tu postawił wiadomość, to jest trochę ciekawe. Jak ja nienawidzę czegoś takiego. Jak miałem Estusa, to jeszcze może wytrwał, no ale nie miałem. Dlaczego? Bo pieprzona balista mnie pozbawiła większości leczenia. Tak, bo tak się dzięki żarowi na szczęście jeszcze wyleczyć. Dodatkowo. Ale szczerze myślałem też, że trochę więcej będzie biła ta. Więc będzie biła ta piromancja. Szczurka! Nie, na raz? Raz! Dobra. Dajmy jeszcze jedno. Ej, czy to nie jest tam i... Zaraz, czy my za chwilę nie będziemy w tym miejscu, gdzie był Horace? Nice. Nie czeka cię lojalność. Rudka tytanitu, nice, lubię to. Tak, mamy tutaj to miejsce. Dobra, tu myślę bardziej spróbuję na riposty. Dobra, kurde, co ja takiego może zgarnę coś teraz? Coś co? Korona Volnira. Kurde, teraz wlazłem do jakiejś wundy, nie wiem po co. A, tarcza, dobra. Tarcza żądzy, tarcza starodawnego króla, którego pochłonęła klątwa nienasyconego pragnienia. Pod koniec trudno było go już nazwać królem. Drobinki monarszej żądzy nadal tlą się w materii tej tarczy, zwiększając liczbę pochłanianych przez pokonywanie wrogów dusz. Okej, okay, spoko. Nawet fajna broń, no ale przez to, że ma znajomość oręża, no to nie dla mnie. Ja tam wolę mieć możliwość ripostowania. Kostur nie. Tutaj fragment kości jest do spalenia w kapliczce. Więc poza tym tutaj... A, Boże, ten klejnot miałem sprawdzić. Klejnot chaosu. Klejnot z przekształconego tytanitu. Relikt z krainy spalonej przez płomień chaosu. Używany przez zaklęto tworzenia broń chaosu. Broń chaosu zdaje obrażenia od ognia, a ich moc zależy od inteligencji i wiary. Patrzcie, klejnot mroku, klejnot chaosu i pusty klejnot. To są klejnoty, które są totalnie nowe, nie licząc oczywiście klejnotu głębi poświęconego, no ale coś tam ala świętość było w poprzedniej części. Klejnot kryształu, no kryształowe były zaklinania dostępne. Ale patrzcie, klejnot chaosu. Czy to możliwe, że niegasnące jezioro jest pozostałością po Izalicie? Wydaje mi się, że w innym przypadku ten klejnot nie mógłby się tutaj znajdować. Chociaż kto wie, może on się tutaj nie znajdował, tylko może on to jakby wyrósł tak po prostu. Who knows? Okej. Przed tobą pusty, ale biedaczysko. Kurde, serio? Horace stał się pusty? Milczący Horace. No dawaj. Dobra, to mi się totalnie nie udało. No, atakuj. To jakiś zwykłym atakiem by po prostu. Albo daj się zabić, też może być. 2000 już. Tarcza. Levelina? Czy tak? To czyste szczęście. Żółta pigułka z robaka. Tutaj duży odłamek tytanitu. I kolejny duży odłamek tytanitu. Okej, no to skarbów tu jako jakichś dużych nie było. Tak szczerze mówiąc. Ale zobaczmy. Tutaj ta tarcza. Metalowa tarcza wykuta przez wielkiego kowala, stworzona z rzadkiej gajstali, czyli stali z Drangleic. Doskonała w absorpcji rozmaitych obrażeń.
No, ale niestety fizyczne nie są na 100%, więc podziękuję. No i umiejętność odparcia. No ale w sumie wiadomo, jak ktoś ma oko po prostu snajpera, czy tam boskie spojrzenie na to, co się dzieje w grze, no to może sobie pozwolić na w ogóle nie blokowanie tych wszystkich ciosów, tylko tak o sobie dziabnie. Każdy atak, jaki się da skontrować, to skontruje. No ja niestety boskiego oka nie mam. Więc nie mogę sobie pozwolić na taką przyjemność, żeby wziąć byle jaką tarczę, byle lekką. Muszę sobie radzić z tym, co mam. Jeden z tych krełów, gdzie będą mieć moje dusze. What?! To mnie totalnie olał. O! Kurde, już miałem mówić, że kurde, zaraz zginę. Tego brakuje, żebym jeszcze zginął. To proszę, to jest przejście ukryte. Zajebiste! Ej, to jest naprawdę fajne! Ja już literalnie byłem gotowy po prostu pożegnać się z życiem, nie? A tu proszę. Przejście dalej. O, okej. Okay. To było bardzo ładne zaklęcie. Z chęcią bym się go nauczył. Duży domek tytanitu. Okej, okay. Tutaj ewidentnie zadziało się coś kiepawego. Wystawię sobie kolejny taki. Duży jak sięgnie? Sięgnie! I robimy duże kuku! Oj, straciłem fokus. O! Miał kumpla! Na wejściu! O, super! Widzę, że to jeszcze leczy też ich. Spoko. Dobra, odłamki zostawiają, więc nie zbiorę sobie ich. Kurde, jak to działa w sensie? Teraz na przykład walnę jednego dwa razy błyskawicą i jakby dostał ten damage, jakbym go walnął tak centralnie prosto w twarz. Jest to trochę dziwne. Chyba to już się skończyło, to nie będę używał po raz kolejny. No i zamknięte pomieszczenie po prostu. Ten, tłamek, a tu... Tom Piromancy Izalitu! Izalit powinno być tak po prostu, mi się wydaje, ale kurde, lubię to. Więcej zaklęć. Tom piromantyczny z Izalit, zawierający czary piromantyczne wiedźm. Daj staremu mistrzowi piromancji, by nauczyć się chaotycznej magii Izalit. Chaotyczne czary piromantyczne władają lawą i dały początek wszystkim późniejszym formom tej sztuki. Pięknie. Okej. Okay. To już lecimy dalej, zobaczmy, co się tutaj kryje. U, nice, ognisko! Ej, podoba mi się. Co to jest? Przedpokój starego króla. Okej. Okay. Dobra, jak tak dostarajemy czary, to może tak. Jako, że ten wąż jest kiepawy, to się tego pozbądźmy. Tego znaku finalnie jeszcze nie wykorzystałem. Dobra, wielki miecz duży, spoko. To ciepło dalej wolę mieć. Ale na przykład to bym zamienił sobie na to. Zobaczmy, jak to działa. Wprawy w ten znak. Okej, i szybkie przypomnienie sobie dla mnie, co to robiło, bo nie pamiętam. Zwiększę pewnie wraz z każdym kolejnym atakiem. O, to by było nawet dobre na te turne kraby. Ogólnie spokój widzę. O, ale ten widzę. Postanowił sobie przyjść do mnie. No to ja nie będę mu bliżny. W ogóle chyba już wiem, jak działa ten lewe onko pontyfika. Bo to chyba wbrew pozorom nie działa tak jak na przykład w tym. Nie leczy, bo teraz na przykład nie dostałem leczenia za każde ataki. To chyba działa w taki sposób, że jak dostanę obrażenia, to działa trochę jak w Lies of P. Że jak dostanę obrażenia i mam to oko, to mogę atakować i odzyskać dzięki temu to stracone zdrowie. Zobaczmy, teraz oberwę. No teraz niestety nie udało mi się tego sprawdzić. W
Dobra, mam jakąś szybszą broń do przetestowania. Mam ten, mam wielki miecz kata, bułat, kartuski, wielki miecz, o, czarna klinga, to możemy wykorzystać, bo to jest w miarę szybkie. Dobra, chodź. No, grzmotnij mnie. Ale grzmotnij, nie zatruj. No, wali mnie. Ważnie. O. Jak on spudłował! Stałem praktycznie obok niego. Kolejny dołomek tytanitu. O, albo nie. Okej, dobra. Jednak nie miałem racji. Ale kurde, też w finale to nie oddałem tego życia, więc chyba zmienię ten pierścień. Może na ten pierścień zabójcy rycerzy. Tutaj wróćmy sobie do tego. I zobaczmy te włócznie. Gnilna włócznia nocniaków. Prymitywna na poły, zgniła, zakrzywiona włócznia. Tradycyjna broń temporogich nocniaków. Potomków akolitów z twierdzy Farona. Warstwy plugowego gnoju na zmaltretowanym grocie czynią go wyjątkowo toksycznym. I umiejętność szarża. To już jest nam znane. Okej, to jest przedmiot. Żar. Się aż prosiło, żeby się podłoga zawaliła, nie? Ale... na szczęście tak się nie stało. Okej, tu są schody. Tutaj mamy... dalsze przejście. A nie, tu jest powrót. Dobra, tu już byłem. Okej, to zobaczmy, gdzie prowadzą te schody. Może jakieś fajne miejsca. 43 minuty na liczniku. Okej, nieważne. 43 minuty na liczniku. Jeśli chodzi o ten o czas odcinka. Dobra, moment. Czy ja byłem tutaj? Nie, to mnie tak nie było. Dobra. O, jak miło, że się nawinąłeś tak idealnie pod zamach. Łamek. Ej, co jest? O, 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 czekaj, to. To jest demon kapra. To jest demon kapra. A to nie są demony Taurusy? Chyba tak. No. Weź się od stosunku do mnie, dobra? Dobra, to też odłamek? Ja. Muszę chyba wykorzystać kilka tych odłamków. O! Kolejny stary znajomy. Gdzie mogę tak to określić w sumie. Proszę, truchła demonów. Nie licząc tych, bo to są jeszcze dość żywe. Ale tak, są Taurusy, kapry, kurde. O, kolejny kapra, tak a propos. Okej, okay, to był na jolo skok, nie? Ale się aż prosiło, kurde, o to moje imię. Dobra, czarni rycerze niestety są... skurczysynami, jeśli chodzi o ich ataki. No, dawaj, chodź. A, i co? Gacia, Magler! Na kolana przed swoim władcą. Topór i hełm Czarnego Rycerza. I pięknie. O, i miecz Czarnego Rycerza jeszcze. Pięknie, lubię to. Tutaj łamek tytanitu i zakrzywiony gliny miecz nocniaków. Okej. Okay. Dobra, po kolei. Nie tu. Miecz Czarnego Rycerza. Wielki miecz przemierzających po łacie krainy Czarnych Rycerzy. Jego funkcją jest gromienie demonów chaosu. Unikalny atak tego miecza mocno zmniejsza równowagę wroga, odzwierciedlając ogromne rozmiary przeciwników, którym rycerze odważnie stawiali czoła. Umiejętność wytrwałość. Wznosisz miecz, wyzywając imię pierwszego władcy, czyli Gwena, by tymczasowo zwiększyć równowagę. Aha, serio? Czyli umiejętność tego miecza to jest umiejętność buławy gościa z Katedry Głębin. Ciekawe. Dobra, miecz kata, nóż, bułat, tutaj. Gniny miecz nocniaków. Siermierzny, na poły zgniły, zakrzywiony miecz. Tradycyjna broń temporogich nocniaków, potomków akolitów stwierdzy Farona. Dobra, i dalej jest to samo, co było przy tym. Przy włóczni, sieknięcie zobaczy, to też już znamy.
I tutaj wielki topór Czarnego Rycerza, wielki topór przemierzających krainy Czarnych Rycerzy, którym służy za broń przeciwko demonom chaosu. Jego wyjątkowe właściwości pozwalające na pozbawianie równowagi, ataki będące odzwierciedleniem esencji potężnych wrogów. Dobra, sam jeszcze zdążyliście pewnie przeczytać, zanim ja to ogarnąłem, co powiedziałem źle. No i okrzyk bojowy to już też jest nam znane. Dobra. Gdzie teraz w takim razie? To jest pytanie. Poza tym, że oczywiście w miarę do przodu, myślę. Jezu, jak się zesrałem, a to tylko... Chciałem powiedzieć ciało, ale nie, to jest chyba posąg. Albo kto wie, może to jest skamieniałe ciało tego demona. Jesus! O, to jest demon azylu. Jest martwy, na moje szczęście. Młot Boga Gromu, tak się nazywa tutaj. Ja zobaczmy, jak to wygląda. Ej, no to wygląda super. What? Czy on właśnie stworzył przeciwnika? Czy coś tego healuje, bo nie wiem, jak rozumieć tę kulkę. Zasiadamy jak tytanitu. Tutaj wejście na górę. Sporo tych demonów tu pozabijałeś. Kurde, ten młot Boga Gromu, czy tam... piorunujący pal, czy jak to się tam nazywa w tym przypisywaniu, to może być dobre na te kraby. To jest momentalne dupnięcie po prostu pod siebie. Nice, prawie coś niemałego kolejne. Już mamy dwa do spalenia. Dobra, złaź ze mnie drugi glucie. Zobacz, jak to na niego działa. Nie najgorzej. Nie najgorzej. O, mamy dwa, zobaczmy, czy to one-shotuje. Tak, one-shotuje. No, prawie. Zależy, jak blisko są głównego efektu. Ale ogólnie spoko. To jest piarza. Tam jest jeszcze typiarz na górze. Czy teraz mam tutaj dwa przejścia? Bo tu jest przejście i chyba tu jest przejście jeszcze, nie? Okej, oba prowadzą na górę. Ale tu jest jeszcze przejście jakby tutaj dalej. Co jest tutaj? Szczur. Nice! Leciutko sięgnięty, ale sięgnięty. Tu jest też przejście. Kolejny szczur. Więcej szczurów. Dobra, czy to przejście do końca się prowadzi? To jest pytanie. Okej, jest przejście niżej. Oho, ciekawe. Okej, jest przeciwnik. Glutek cały. Kurde, jestem prawie pewny, że da się tam zeskoczyć i to przeżyć. Kto wie, może znajdziemy odpowiednik tego pierścienia, z którego testowaliśmy za demona stnogę w poprzedniej części, w jedynce. Przed tobą bagno. No pewnie lawowe bagno. Negacja, kurde. Lawa, spoko. Bagno? Tak sobie. Chyba, że... Znaczy wiecie, no jakby napisał przed tobą lawa i bagno, no, wtedy bym dał pozytywną, ale... No niestety w takiej opcji to nie bardzo. Jezu, gdzie kurde idę? Chciałem eksplorować jeziora, a schodzę coraz głębiej. Co? Przed tą ścianą... Mam mgły. Czy to jest nie kolejna? Nice! Bardzo dobra wiadomość. Okej, jest zwykła skrzynia. A w środku? Dużo domek tytani, tu sztuk 3. Okej, spoko. Tutaj trochę. Z jakim cudem te szczury są mi w stanie przerwać ładowanie tego spela? Aha, i niczego nie pilnowały. Chyba, że? No niestety nie tym razem.
co jest tutaj na dole? Nie powiem, za jakieś ognisko to mi się nie pogniewał. O nie, czemu bazyliony? Nie! Nie waż się nawet! Teraz słyszę kolejnego. O, super, jest ich więcej! Niż jeden. O, ładnie. Dobra, unikamy klątwy. Łuska z tytanitu. No, brawo, unikaj klątwy. Po czym wejdź prosto jak ostatni debil prosto w tę durną mgiełkę, która ci przeklina. Przecież w sumie nie dałem się jeszcze przekląć, tak, znaczy nie dałem sobie nabić tego paska maksymalnie, więc jestem ciekaw, co ta klątwa daje w tej części. Okej, okay, to jest... Okej, okay, to jest ukryte za ścianą, z mgły, to widać. Pytanie, jak się tam dostać? Dobra, moment, ja tędy przyszedłem, czy... Tak, tędy przyszedłem. Zobaczmy, co się kryje dalej. Ściana? No niestety ta jest prawdziwa. Ta, to też. Co jest dalej? Prawdziwa ściana i... Prawdziwa ściana. Dobra. Tu są schody. Czekaj, wróć. A nie, stąd przyszedłem. Dobra, czyli tam... Czyli tam jest dalsze przejście. Dobra, idziemy tamtędy w takim razie. Coś mi tak nie grało, że jakiś za długi ten korytarz, kurde, był, nie? Ale sam się wała zrobiłem. W ten sposób. Dobra, łyknę sobie jedną popielną flaszkę. Bo, czemu nie? Kolejny czarny rycerz. Pusto. Na dole lawy od cholery. I są przedmioty, czyli da się jakoś po tym wejść. Bo nikt mi nie powie, że samo po prostu negowanie obrażeń ognia zadziała. Masz jakieś ognisko na dole? No nie wiem. Nawet jeśli jest, tego aktualnie nie widzę. No nie, ty gnoju! No i zabił mnie. Ej, to nie był ten cały ten? Codric, co mnie zaatakował w poprzednim odcinku? Chyba tak. Dobra, wiecie co? Ja tego tutaj nie zostawię. Kurde, jest prawie godzina nagrania, ale ja tam chcę wrócić i zobaczyć, co się za tym rycerzem kryje, więc... Robię cięcie i widzimy się na miejscu.